Siemaneczko, witam was ponownie i dziś mam dla was kontynuację bitew klanowych pomiędzy Fejmem i MVPS. Po ostatnich dwóch rundach prowadzimy 2-0, aczkolwiek miejmy na uwadze, że teraz Fejm wręcz musi się obudzić, więc spodziewam się, że będą chcieli dać czadu. Zobaczymy, jak im to się uda na mapie Przełęcz. Oczywiście mapa Przełęcz to mapka, gdzie rządzą czołgi ciężkie. Ich zobaczycie najwięcej. Zauważcie, że składy obu drużyn znacząco się różnią. U nas zobaczycie 2 Mausy, 3 Type 5 Heavy. W drużynie przeciwnej znacznie więcej Batchatów 907, czyli jest różnica w składach. I teraz, jaki jest plan? Powiem szczerze, jeszcze nie wiem, bo tych bitew nie oglądałem. Chciałem zobaczyć je wraz z wami i zobaczmy, że plan jest chyba taki, aby jak najwięcej czołgów przejechało już na początku za te pozycje na G1. My jesteśmy drużyną, która atakuje. My nie możemy kampić, my musimy wyjechać i musimy po prostu wygrać. Remis jest jakby porażką. No i teraz zapala się żarówka. Ona sygnalizuje nam, że coś jest po przeciwnej stronie i zapewne jest to coś z dobrym kamuflażem. Albo 907, albo Batchat. Jednak skłaniałbym się ku Batchatowi. No i faktycznie takie jest założenie, słuchajcie, jak najwięcej czołgów miało przejechać w te rejony na przepychacz, na banana, na G1, G2 i to jest trochę dobre i trochę złe. Wiecie co jest złe? Że zapewne jesteśmy spotnięci i rywale wiedzą, że mamy tutaj pełno czołgów, a jeśli oni to wiedzą, to będą na nas przygotowani, ewentualnie będą chcieli zawrócić i szybciutko wycofać się z tych pozycji, ale wątpię w to, ponieważ mamy już tak ustawione czołgi, że najpewniej to będzie po prostu kampa i po prostu czekają na nas, jak wyjedziemy. Teraz zauważmy, że Racing się wychyla, Janek również. Przestrzał jest bardzo słaby, to nie mogło wejść, ponieważ nawet nie wycelowaliśmy w garnek i Arta powoli pracuje. Młody Olbrzym, jako jedyny arciarz, póki co w tym pojedynku zaczyna na razie strzelać w 113, ale powinniśmy dać mu więcej czasu, aby faktycznie mógł zrobić swoje. Pamiętajmy, że jak bierzesz Artę, to tak jakbyś stracił 2000 HP, może nawet ponad 2000 HP i jeszcze wymaga, że ten czołg zrobi no przynajmniej te z 1500, tak? Więc Arta musi zrobić z 3,5 kafla, aby się spłaciła, inaczej jest to w ogóle bez sensu. No i wątpię w to, aby młody miał czas na to, bo nasi atakują. Wyjeżdżają teraz pod przygotowanych Fejmowiczów. Zobaczcie tutaj. Oj, kurka wodna. To jest naprawdę słabe. Oni są idealnie ustawieni. Zobaczcie, że mamy 907, 113, która tylko czeka na kogoś, kto przyjedzie. Racing przyjechał, dostał. Janek dostał, dostał. Ale to nie koniec, bo na górze jest Dekilizor, który strzela nam non-stop w bok, w plecy. To jest po prostu masakra. Ale to nie koniec, bo jeszcze jest 113 w tym miejscu. Ona co prawda dostała, ale i tak strzela. Plus Majstora w Batchacie też tutaj na tym podjeździe. Po prostu ogień krzyżowy jest niesamowity. Jeszcze 213 tutaj. Fejm jest idealnie przygotowany na nasz wyjazd. Jedyne co mogliśmy zrobić, to według mnie grać pod Artę, ale też granie pod Artę było słabe, bo Fejm już kontratakował środkiem. Zauważcie, że środkiem idzie atak. Dwa Mausy jadą. Do tego jeszcze Batchat na północy. Nasz Batchat przegrał z Batchatem rywali na środku. Tutaj zobaczcie, jest wrak. Narysowałem teraz. Jesteśmy totalnie zamknięci i jedyna chyba opcja to teraz już wyjechać, liczyć na naprawdę cuda i magazyny, które będą po prostu wysadzać się jeden po drugim. Nasi wyjeżdżają faktycznie, próbujemy wykorzystać tą przewagę. Pamiętajmy, że Fejma dwa Mausy gdzie indziej, dwa Batchaty gdzie indziej, ale i tak tak różowo nie jest. Może teraz pokażę wam, jak to wygląda z lewej strony. Te Type, te Mausy robią swoje, one naprawdę kończą te 907. Tutaj Janek dostaje solidne lanie, jest na hita. Długo już chyba nie pożyje, dostaje w bok wieży albo w bok po prostu, no nie ma jak się schować, ta górka jest za mała. 113 pokazuje bok. Rykoszet z Golda, pechowo, bardzo pechowo. Raging jedzie przed nami, próbuje nas zasłonić. Fajnie, że tutaj o tym pomyślał. Może uda się skupić mu na sobie uwagę. No, nie weszło. Powiem wam, że skuteczność
teraz troszeczkę kurę, jak tak patrzę na wszystkich, to każdy ma taki strzał do oddania, każdy nie trafia. Teraz dopiero Janek ładnie tutaj trafia i kończy Creatora, ale i tak jest słabiutko. Czołgami bym się nie przejmował, mamy przewagę, ale te mausy na północy są największym zmartwieniem. One będą zaraz nas kapować. Serio, te dwa mausy. O kurde, budżet na buście. No i to jest ta, zobaczcie. Dakilizer ma teraz prawie full HP i dalej tam snajpi z tej góry i dalej robi damage. Bardzo dobra pozycja. Nie wiem, jak to będzie teraz z punktem widzenia Janka. Mam nadzieję, że przełączy kamerę w inną stronę mapki. Młody olbrzym tutaj coś klika. Zobaczmy, że nasi próbują się stąd wycofać, ale niewiele z tego jest. O, Janek pokaże nam. Jest, super. Martwiłem się, że nie pokaże. Tam północ, to mnie przejmowało. I tym się martwiłem i słusznie chyba, bo to są dwa mausy. Kurna, dwa mausy. Jak to... O, wchodzi Racingowi. Jak zdjąć dwa mausy? My mamy... 213, obie na hita i TVPK i Artę. Chyba najlepiej by było, gdyby ta Arta przyjęła bułę, mimo wszystko młody. O kurde, Łukasz zbiera za darmo minion na hita, wydaje mi się, że zginie zaraz. Ale przebija ładnie, ale teraz Maus też strzeli w niego. Łukasz tutaj. No nasi powinni na pewno wyjechać na Mausy, bo one strzelają non-stop. Dlaczego my nie wyjeżdżamy? Taki Zor strzela w młodego i jeszcze budżet na plecach. Powiem wam tak, nie żeby coś, i tak ta końcówka była raczej przegrana, ale uważam, że mając tyle czołgów, powinien tu pójść ruch. Wydaje mi się, że najlepiej byłoby, gdyby młody przyjął mimo wszystko, bo Arte wiadomo, że może przeżyje 530, może, no nie mówię, że przeżyje, ale może, a każdy inny był na hita i też TVP jest cenniejszy niż taka Arta, która strzeli za 200-300. No takie jest moje zdanie. Może wtedy udałoby się zdjąć te mausy. No ale to i tak nie dałoby raczej zwycięstwa, bo musielibyśmy, wiadomo, szybciej tutaj wszystko ugrać. Zostały 3 minuty, a strata HP jest ogromna. Łukasz na hita. Jak wyjedzie, to wiadomo, ginie, ale musi zaryzykować i tak. Ma 8 sekund. No niestety. Maus miał przewagę. No i zostaje Irish, który tutaj za wiele sobie nie zrobi, bo nasi przyjmują bazę. Okej, co tu dużo mówić. Bitwa została zagrana... no słabo. Jeśli chodzi o taktykę, no to już na samym początku powiedziałem wam, co się raczej wydarzy, bo jakby wjechaliśmy idealnie tak, wyjechaliśmy tak, żeby zebrać buły. No, Fame był przygotowany na to. Nie było innej opcji, żeby to wygrać takim składem. No nie dało się. Gdybyśmy wzięli inny skład, może dałoby się jeszcze jakoś cofnąć, ale z takim składem wolnym nie mogliśmy mówić o ucieczce. Znowu było widać, że czołgi ciężkie odegrały dużą rolę, bo naprawdę były niezłe, dużo przyjęły i tak dalej, ale no Fame był zbyt dobrze przygotowany na to i za dobrze się ustawili. Także tym razem przegrywamy, wynik 2-1, lecimy dalej. Wracamy do bagna. Teraz wypada powiedzieć, że bronimy się, ok? W poprzedniej bitwie musieliśmy wyjechać, przez to przegraliśmy. Przypuszczam, że gdyby każdy mógł kampić, byłoby to nieco inne, ale no po prostu atakowaliśmy, teraz się bronimy, wystarczy zagrać dobrą obronę. Nie dopuścić, aby Fame przyjął kluczowe pozycje na mapce, przyjąć boosty, tutaj jest jeden boost ważny, tam jest inna ciekawa miejscówka, pozycja na K0 również ma znaczenie. Chyba, że nie chcemy tego grać, bo Fame może o tym wiedzieć. No, Arty nie mają, więc tego czołgu nie ma jak wyjąć. No, tak mi się przynajmniej wydaje, że nie ma jak wyjąć. Jedno jest pewne. Gramy coś innego. To nie jest to samo. Z tego, co tak patrzę, Mausa wysyłamy w róg na J0. Nie wiem, czy to jest takie dobre, bo tam lepiej wysłać czołg z twardą wieżą. No, 113 też ma weak point, ale jakoś... to mnie nie przekonuje ten mouse na J0. No dobra, inne kwestie. Środek. Teraz nie wysyłamy kranwagnów na środek. One sobie bezpiecznie stoją i snajpią. Fame jednak... ho, błyskawicznie przyjmuje mapę. Słuchajcie, w niecałą minutę oni są już pod naszym respem. Można powiedzieć, że błyskawicznie zareagowali i już mają te pozycje. To jest bardzo istotne, bo będą sobie spotować. Nasz Batchatillion wyjeżdża pod Batchatilliona rywali. Póki co Spaceon prowadzi to
on to raczej wygra. Teraz jeszcze nasi mu pomagają. Jeszcze jeden strzał. Brawo, Spaceon, super robota. Ale ginie nam karawan. Jak to? Młody zginął. O kurna. Tutaj się coś dzieje, słuchajcie. Ten środek to jest chyba jakiś dramat tutaj. Nie wiem, czy poszedł na lot. Pewnie na lot, nie wiem. Ale tracimy dwa czołgi. Nie wiem, jak to się stało w ogóle. A na lewej stronie nasi oczywiście już się wycofują po tym szturmie. Jakby przechodzimy do defensywy. I słusznie, bo atakować nie możemy ze stratą teraz tych dwóch ważnych czołgów. Karawan na tej mapie się bardzo przydaje. STRV, no to wiadomo. Snajper jakich mało, więc też ważna postać. Janek tutaj kombinuje od tej strony. Ale nie wiem, bo boję się, że za mało czołgów teraz jest ustawionych na tej snajpie na J1. Te pozycje są w miarę istotne, aby odcinać to, co się tutaj wychyla. Teraz zobaczcie, że Fej ma troszeczkę więcej miejsca. Oni kombinują od tej strony, bo oni wiedzą, że tu jest pole do popisu. I jeśli przepchną tą stroną... No... Ja tego nie kumam tutaj, co się stało, ale... Oni nam zabiją właśnie dwa czołgi. Słuchajcie, oddajemy im najlepsze pozycje na tej mapie. Najlepsze pozycje na tej mapie oddane. I oczywiście jest koncepcja, aby pusznąć linią 9-0. Ale... Nie, no to już jest GG. Znaczy, no nie wiem, ale... Nie możemy jakby oddać linii 1-2-3. Pozycje na linii 1-2-3 są cholernie istotne. Zobaczcie, że Fame jakby przejmuje sobie południe. I my co prawda też lecimy do przodu. Pędzimy do przodu, pędzimy do przodu, aby i skapować mnie. Może taka jest koncepcja, skapować ich, ale oni raczej wrócą. Oni też nie mają, wiadomo, 5 bitew zagranych w tym trybie. Pewnie już tutaj są czołgi. Właśnie, Baczat jeden. Baczat drugi jest przed nami też. Akurat tego Baczata raczej się uda zdjąć. A może nie? No mam nadzieję, że się go uda zdjąć. Może snajperzy z drugiej strony mapy go zdejmą. Tak czy siak lecimy dalej. Maus już wraca. Szokiś. O, jeszcze gąskę. Ładny strzał w gąskę. Przynajmniej go spowolnił. Tyle tylko, że chyba Maus użył zestawu naprawczego. Południe jest już przegrane. Ta strona również. No bo wątpię, abyśmy ich skapowali. Tutaj... To chyba każdy z was wie, co się wydarzyło. No, oddaliśmy pozycję. I troszeczkę brakowało zwiadowców. W poprzedniej bitwie straciliśmy na środku dwa karawany. Ale pamiętajcie o tym, że przynajmniej wiedzieliśmy, co się dzieje. Teraz, no, Fame podjechał nam w niecałą minutę pod kapa i już wiedzieli, co się święci. Wiedzieli, że kampimy. Kampa jest jakby... Ja jestem zdania, że kampa jest skuteczna. Ale aby kampa była skuteczna... Metoda walki, kampienie. Aby to było skuteczne, trzeba niestety, trzeba spotować wszystkie dojazdy, aby nie dało się ciebie zaskoczyć. My daliśmy się zaskoczyć i dlatego jest taki wynik, jaki jest. Bitewka przegrana. No i mamy wynik 2-2. Co będzie w przyszłych odcinkach? Ja tego nie wiem. Mam nadzieję, że uda nam się odbić, bo teraz to tak troszeczkę słabo. Ważne jest to, że w kolejnej bitwie to my się znowu bronimy, więc... Jest szansa na po prostu triumf. Mam nadzieję, że dam radę wykampić. To tyle w tym odcinku. Jak widać, sytuacja może się diametralnie zmienić. Z 2-0 mamy 2-2. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oceniania i komentowania. Dajcie znać, co wy widzicie, a ewentualnie czego ja nie dostrzegłem w taktykach. I słyszymy się jeszcze dziś. Pa, pa.